Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z PCM, a tym razem kolejny poradnik, tutorial, jak wygrywać w górach, czyli no jak być pierwszym na szczycie po prostu. Jeśli chodzi o góry, oczywiście będziemy brać zawodników, którzy w tych górach mają dobre atrybuty. Czyli jeśli chodzi o zespół EF Pro Cycling, będzie to chociażby Rigoberto Urán, który ma 80 gór, tak można to w skrócie powiedzieć. Karty, Ikita Paules i tak dalej, nie bierzemy oczywiście całego składu, tam powiedzmy, że weźmiemy Nielsena, no tak jakby to wyglądało mniej więcej, jakby to ująć, no na, w Realu po prostu, no jakby tam zespół wyglądał w Realu na Tour de France. Nie bierzemy przecież całego, kurczę, zespołu górali, nie? Chociaż kto tam wie. Dobra, no i co, przechodzimy do wyścigu i pokażę Wam, jak to mniej więcej się robi, jak ja to robię i jak to ogólnie wygląda. I możecie przy okazji zostawić suba i lajka, no i przechodzimy do wyścigu. No to super początek się zaczął, już ogólnie minus 3 Urán, także he, super fajnie. No i oczywiście na początku, tak jak to też było przy okazji poradnika tutorialu sprintu, jak nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam, może gdzieś odnośnik wstawię. Chociaż nie wiem, bo nie umiem za bardzo, będę musiał przeglądnąć tę opcję, ale no jest po prostu gdzieś tam na kanale poradnik też tutorial sprintu. Oczywiście ustawiamy, co ustawiamy? Ustawiamy pomocników dla naszych najmocniejszych zawodników, którzy będą walczyć na etapie. Czyli jest to Urán, jest to Ikita i chyba tyle, może jeszcze Paules. A, jeszcze Carty, no oczywiście, Hugh Carty. Oczywiście będzie też to ten zawodnik. No i ja tak standardowo przesuwam cały zespół do przodu peletonu, żeby w razie tam upadków, jakichś tam blokowań, żeby to wiecie, żeby moi zawodnicy byli z przodu, żeby nie było takich problemów, potem się człowiek tylko niepotrzebnie denerwuje, no i wiecie jak to jest. Dobra, no to jeszcze Paulesem będziemy chronić Hugh Cartiego i tak to w sumie będzie wyglądać, te początkowe etapy oczywiście, ej sorry, pojebczyło mi się. No dobra, no kurczę, zaatakowałem i mi odpuścili. No i tak to mniej więcej wygląda na początek. Pierwsze takie, wiecie, pierwsze kilometry etapu. No i w sumie tyle i tak będzie to wyglądało. Hen do góry, do pierwszej góry, którą będzie Col du Tourmalet. No, no i widzimy się za chwilę. No i dobra, rozpoczęliśmy nasz podjazd. I dobra, i jak to mniej więcej wygląda? Są dwie taktyki. Ja ogólnie robię w sumie przeważnie pociągi, czyli no tak jak na sprintach ustawiam w ten sposób zawodników, że najsłabszy, można powiedzieć, góral, zawodnik w górach idzie na początek, on dyktuje tempo, on się po prostu pierwszy zmęczy i zanim, zamiast niego, jak on się zmęczy, wskakuje kolejny, oczywiście słaby zawodnik. No i tak to wygląda, to jest jedna szkoła, ale słyszałem też, doszły mnie słuchy, że jest też druga szkoła i ona jest ponoć lepsza, że w górach bardziej opłaca się chronienie, ochrona zawodnika, czyli już Wam powiem, czekajcie, tutaj sobie to wszystko, że bardziej opłaca się robić w ten sposób. O, tak słyszałem. Czekajcie, kurczę, bo mi się tutaj... No, tak słyszałem, że jest też ta szkoła, ta wersja i ona jest ponoć lepsza niż robienie pociągu w górach. Czyli, że po prostu każdemu zawodnikowi przypisujemy pomocnika i on tam jest przy nim. Czekajcie, bo Uranem troszeczkę zaszalałem. On tu jest przy nim i pilnuje go, tak? Widzicie, tutaj mamy Urana, mamy Kornielsena i on po prostu jest cały czas przy nim, dopóki tam Kornielsenowi nie zabraknie tempa, tchu i żeby przy nim być, przy Uranie, tak? Tak to wygląda. Nie wiem, która wersja jest oficjalnie lepsza, która się bardziej opłaca, no ale Wam mówię, że jest też taka możliwość, takie rozwiązanie, dlatego tak Wam o tym mówię, wspominam. No i w sumie tyle. No Urán niestety forma dnia minus 3, także będziemy tutaj odpadać i nie wiem, na kogo pojedziemy, ale... No już wiem, że będzie ciężko. No i zobaczcie, no bo idzie mega mocne tempo. Jest tutaj Ineos, jest tutaj Jumbo Visma, także no panowie tutaj świrują mocno. Już 34-osobowy peletonik został. Dobra, no i zostaje nam ostatnia góra, którą będzie Luz Ardideu.
Także no, ze dwóch. No i dobra, mamy 11 km do mety, ostatni podjazd jest, tutaj są zawodnicy też nasi. Dobra, i zrobimy w ten sposób, że pojedziemy jednym zawodnikiem, Uranem, słabszym, czyli on powinien teoretycznie szybciej paść. No ale też kurczę, no niestety pomocnika ma słabego. No i robimy tak, że Uranowi dajemy chronienie, a Ikita z Kartim będą robić taki pociąg mini w sumie. A zobaczymy jak to wyjdzie. No bo póki co, no Uranowi już się pomocnik zażyna w tym momencie, zaraz będzie zdychał. No i pewnie zrobimy pociąg. No i to są właśnie te dwie szkoły, które no istnieją po prostu, tak bym to nazwał. No i właśnie z Paulesem się będziemy zaraz żegnać. No widzicie, że już wszystkie paski mi się skończyły, został jeszcze ten niebieski, ale ten niebieski to no wiadomo, że kicha. Dobra, no to robimy teraz... Robimy pociąg, no i będziemy tak jechać do mety. Oczywiście musicie kontrolować po prostu, ile zostało wam do mety, czy góra jest jeszcze stroma, czy mniej stroma, no to już tam wiecie, no im bardziej ciemniejszy fragment, tym bardziej stromiej jest. Widzicie, no tutaj się trochę zagapiłem, Uran stracił trochę mocy, no i kontrolujecie swoje tempo, no mniej więcej 80-85 plus minus, no chyba, że będziecie naprawdę już zajechani, no to wtedy schodzicie do 70, a jeśli będzie wam czerwony pasek już schodził, tak jak teraz Ikicie, no to jeśli będziecie jechać swoim liderem, zjeżdżacie do 60 i przy 60 czerwony pasek praktycznie nie schodzi. Także też jest taki mały, chciałem powiedzieć tik, nie tik, tylko tip, o, mały tip dla was, taka wskazówka, że przy 60 czerwony pasek nie spada. No i w sumie tak to wygląda, można jechać na 65, ja tak zostanę przy Kartim, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Z przodu mamy Roglicia, Carapaza, Yatesa oraz Vingegaarda. No i potem jest taka 20-osobowa grupka, my na niej jesteśmy na jej czele. No ale pewnie za wiele nie zdziałamy, no i trzeba będzie do 60 zejść. Tutaj już Roglic prawdopodobnie zmierza po zwycięstwo, aczkolwiek może tam Carapaz go przyciśnie. No i właśnie, no tak to wygląda. Tomas, tutaj są ataki, no my niestety nie możemy sobie na to pozwolić z tego względu, że jesteśmy słabi. No ale etap wygrywa Roglic. No i tak to właśnie się prezentuje. Mniej więcej, no wiecie, nadajecie tempo tym oto przyciskiem. I tak w sumie jeszcze zagramy jeden odcinek, jeden etap, żeby wam pokazać. Teraz zagramy sobie takim najmocniejszym góralem, czyli Jumbo Visma albo UAE Team, albo jeszcze Ineos Grenadiers. I wtedy już wam pokażę, jak to mniej więcej dokładnie wygląda, tak wiecie, żebyście mieli tego lidera przed sobą i żeby była większa szansa na wygraną, bo wtedy to na pewno lepiej wygląda. Dobra, no to ZW. Dobra, i mamy drugi wyścig, Paryż-Nicea, jedziemy sobie UAE Team. Oczywiście będziemy jechać na Pogaczara, będziemy mieć oczywiście do pomocy Rafała Majeczkiem i do tego jeszcze Brendona McNultiego i Davida de la Cruza. No i co w sumie, no lecimy i zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i dobra, mamy ostatnie 15 km, mamy ostatnią górę i... No, mamy tutaj Davida de la Cruza, mamy Majkę i mamy Pogaczara. Forma dnia się zgadza, także jest super. Jeszcze, kurczę, no McNulty niestety trochę został i nim za bardzo chyba nie uda się dojechać do tej trójki, którą tutaj mamy. No i de la Cruzem trochę poprowadzimy peleton. Z przodu mamy jeszcze ucieczkę, także też trzeba mieć to na uwadze, ale zaraz ją zgasimy. Zjedzie się to wszystko i będziemy mogli przypuszczać jakieś kontry. O, jest McNulty, super. To jeszcze McNulty trochę będzie ciągnął. Z de la Cruzem się żegnamy. Teraz jeszcze trochę McNulty pociągnie mocniej. Tylko musimy troszeczkę zwolnić, żeby tam Majeczka dojechał. No i ciśniemy. Mamy 11 km, także miejmy to na uwadze. Zobaczmy, jak to się tutaj wszystko prezentuje. Jest Roglic, jest Yates, jest Carapaz, Bernal. Dobra. No i za chwilę się zacznie, niech tylko McNulty się zmęczy,
Zobaczcie, no już tutaj się wszystko dzieli, już tutaj kto został, to już nie ma szansy, żeby doszedł. No i zobaczcie, mam 10 km, bo za dużo mówię, zobaczcie. Innych słów też chyba nadużywam. No to teraz będzie tak, że zaraz Majka... W sumie nie, może Pogacar będzie nadawał tempo, a Majka będzie po prostu go chronił. O, w ten sposób, dobra. Polecimy tym sposobem. No i powiem wam, że tutaj no powinniśmy mieć przynajmniej podium, a Pogacarem to powinniśmy na spokojnie wygrać. Powinniśmy, no ale wiecie jak to jest, forma dnia i te sprawy, ale powinniśmy to wygrać. Przynajmniej podium. Mamy 6 km, no i teraz sobie tak jedziemy na spokojnie, też zobaczmy, że Majka no trochę się szybko męczy. No także zaraz się pewnie z Majką też pożegnamy. Szkoda. I teraz będziemy Pogacarem cisnąć. Zobaczymy, może ktoś wyjdzie nam na zmianę przy okazji. Chociaż wątpię. No właśnie, nikt nie chce współpracować. Z Majką się żegnamy. Tutaj została najlepsza, najmocniejsza dziewiątka. No i im bliżej będzie mety, tym będziemy bardziej przyspieszać, żeby po prostu ten, kto jest słaby, odpadał. No ale tutaj mamy dwójkę, kurczę, z Ineosu, także no... Ciężko będzie ich pokonać. Jest też Roglic. No i zobaczcie, no. Mamy mocnego Pogacara, no to ci słabsi zawodnicy zaczynają zostawać. Oni te mają 80 gór, ale mogą mieć chociażby słabą staminę, czyli wytrzymałość. Ewentualnie mogą mieć słabą formę dnia. No i przez to właśnie też można zostać. A jako, że Roglic ma formę dnia jeszcze plus 3, to on jest po prostu zabijaka. No i zobaczcie, Bernal zostaje. Yates też traci koło. Landa to samo i zostajemy z Rogliczem. Dwóch Słoweńców na czele. No i zobaczymy. No i widzicie, no i Roglic też zostaje. No i w sumie nie trzeba wiele robić, żeby wygrać etap, jak się ma mocnego zawodnika. Też trzeba kombinować, żeby, wiecie, mamy 2 km do mety, a przy 80 to ja bym się zaraz zajechał, tak? Bo mi czerwony pasek tak spada. Dlaczego? Dlatego trzeba trochę zwolnić, tam kontrolować, żeby ten czerwony pasek znikł dokładnie na linii mety, żeby jeszcze była opcja zaatakowania, przyspieszenia. Wiecie, te takie niuanse są bardzo ważne, szczególnie jak macie tam kilku zawodników w ucieczce. Jakbym tutaj jechał w grupce, to bym się oszczędzał, żeby móc po prostu zaatakować na ostatnich metrach. A jak jadę sam, to mogę przycisnąć, mogę wiecie, ten czerwony pasek zużyć. No i wygraliśmy. Proste i logiczne, nie? Jak się ma dobrego zawodnika, no to nie trzeba za wiele wielkiej filozofii, żeby wygrać etap, stanąć na podium. No po prostu jedziemy w ten sposób, żeby żółty pasek i czerwony pasek tak stopniowo się zmniejszały, żeby trzymać dobre tempo, ale też żeby się nie zajechać za wcześnie, żeby tam gdzieś, przy, nie wiem, nawet te 500 metrów przed metą na górskim etapie w PCM jest to mega dużo, można minutę stracić nawet na tym odcinku, dlatego trzeba bardzo się pilnować, żeby za wcześnie nie stracić wszystkich sił. No i to jest właśnie filozofia cała etapowa. Mam nadzieję, że wam trochę to rozjaśniłem, że wam pomogłem w tym wszystkim, no i że staniecie w końcu na swoim pierwszym podium, że zdobędziecie w końcu swoje pierwsze zwycięstwo w PCM-ie. Szczególnie ci, którzy są, którzy pierwszy raz odpalają tę grę. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Możecie podrzucić jeszcze jakieś pomysły na tutorial przy okazji. Dodatkowy, bo mam sprint, mam góry. No i możecie coś tam jeszcze dodać od siebie. Przy okazji możecie też zostawić suba i lajka, jeśli się wam odcinek podobał. No i wygraliśmy z przewagą ponad minuty nad Rogliczem, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Że rozjaśniłem wam niektóre wątpliwości. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Cześć.